nie jest prototyp, o którym zamierzam mówić. Mam nadzieję, że to jest znany wszystkim pojazd. Typowy maluch, czyli Fiat 26P, produkowany przez fabrykę samochodów małolitrażowych w Bielsku przez wiele, wiele lat. Do 2000 roku produkowany był taką dosyć charakterystyczną ikoną polskiej motoryzacji, polsko-włoskiej motoryzacji, jeśli trzeba być ścisłym, gdyż był produkowany na licencji właśnie włoskiego Fiata. Stąd właśnie nazwa polski Fiat. Więc rozpoczęła nam właśnie tego najbardziej charakterystycznego samochodu, rozpoznawalnego w Polsce, we Włoszech, w Chinach, co jest ciekawe. No i chciałem przedstawić pokrótce właśnie historię jego młodszego brata, który no właśnie został trochę wylany z kąpielą. Może cofnijmy się trochę właśnie do roku, w którym w 1980 roku właśnie z fabryki wyjeżdża milionowy samochód, właśnie polski Fiat. Taśmy produkcyjne wyprodukowały właśnie 700 tysięcy Fiatów 126P, czyli tych naszych ładnych czerwonych, i właśnie też 240 tysięcy Syren. Syrena była wcześniej produkowana w fabryce samochodów osobowych w Warszawie. W momencie, gdy została stworzona fabryka samochodów małolitrażowych w Bielsku, produkcja Syreny została przeniesiona do Bielska. I od tego zaczęła się de facto produkcja. W maju 1979 roku fabryka samochodów małolitrażowych całkowicie spłaca swój kredyt inwestycyjny, który był zaciągnięty na budowę, właśnie na produkcję samochodów Fiatów 126P. Jeszcze wcześniej, w styczniu, spłacono licencję Fiata, wyprodukowawszy milionowy zespół napędowy. Tak, żeby było jasne, fabryka samochodów małolitrażowych to był olbrzymi kombinat przemysłowy, jeden z największych, jeśli chodzi o tego typu fabryki samochodów za żelazną kurtyną na wschodzie. Więc to była dosyć taka ciekawa inwestycja. Zaraz do tego, skąd się w ogóle wziął pomysł na nią. Dlaczego się udała? Udała się, ponieważ fabryka właśnie w 1980 roku była całkowicie spłacona, była działająca, przynosiła zyski. Fabryka miała swój ośrodek badawczo-rozwojowy sprzętu mechanicznego Bosmal, gdzie opracowano nowe technologie, opracowywano różne prototypy, opracowano różne właśnie wersje pochodne samochodów Fiata, Syreny, słynny Fiat Bombel, taki charakterystyczny, Syrena Bosco. I planowano właśnie coś dalej. Inżynierowie zatrudnieni właśnie w środku badawczo-rozwojowym chcieli stworzyć coś, co by było nasze, polskie, ale nie musielibyśmy korzystać z licencji zagranicznych firm. Jednak już 12 lat później, po wyprodukowaniu milionowego Fiata, no fabryka praktycznie przestaje istnieć. I właśnie zastanawiając się nad tym, chciałem dojść do tego, co się stało, odpowiedzieć sobie na pytania, dlaczego przestała istnieć, dlaczego fabryka, która no, była takim wręcz wzorcowym modelem kombinatu przemysłowego, który działał na terenie Polski, nie musiał bardzo pożyczać, że tak powiem, ani części, ani w sumie już technologii z zachodu, jednak został zlikwidowany. Dlaczego prototyp nie został wprowadzony do produkcji? No i co by było, gdyby te samochody jednak jeździły po naszych drogach, gdyby były masowo produkowane? Więc to jest symbol fabryki FSM. I zanim dojdę do tego prototypu, który chcę powiedzieć, prototyp powstaje w 1983 roku. A tu mamy taki typowy samochód produkowany na zachodzie, no konkretnie to w Japonii. Taki podobny trochę do naszego malucha, trochę do Fiata 127. Również Fiat włoski Panda. Te współczesne Pandy są trochę innego kształtu, a to były właśnie takie typowe konstrukcje były dla tamtego okresu. Tu wybrałem dwa takie przykładowe, najbardziej charakterystyczne. Takie robione samochody, taka była myśl technologiczna. Prototyp, który właśnie wymyślono w ośrodku badawczo-rozwojowym Bosmal, no troszkę się różnił.
Tak wyglądał. Więc to jest auto zupełnie z innej epoki, jak to zresztą było wielokrotnie powtarzane już przy pierwszych prezentacjach. Co się stało, że ten samochód nie powstał? No, odpowiedź jest dosyć krótka. Polityka i pieniądze. Bardzo duże pieniądze wchodziły w grę. Te dwa czynniki zaważyły na istnieniu, prawda, idei produkcji masowej tego samochodu. No, dosyć też zmieniły historię fabryki, samej fabryki samochodu motoryzacyjnego w Bielsku-Białej. I spowodowały omalże, byśmy nie mogli w ogóle widzieć tego samochodu. Ja ten samochód widziałem osobiście, zainteresowałem się w ogóle całą tą historią, bo poznałem właśnie głównego konstruktora, pana inżyniera Wiesława Wiatraka, który reperował ten samochód w tym samym miejscu, w którym ja swoje samochody reperowałem i pokazywał go. On w rzeczywistości jest tak mały jak maluch. Jest takich gabarytów jak maluch, natomiast środek jest no, zupełnie jest z innej epoki. Znaczy, no wiadomo, epoka jest taka charakterystyczna dla wystroju wnętrz, natomiast dużo bardziej jest auto pojemne niż powstające w tamtym okresie. Zanim zacznę mówić o samochodzie, może jeszcze trochę się cofnę. Skąd się w ogóle wzięła fabryka samochodów małotrażowych w Bielsko-Białej? Powstała z inicjatywy dyrektora wytwórni sprzętu mechanicznego w Bielsku, Ryszarda Dziopaka, który był wieloletnim później dyrektorem właśnie FSM. Razem z pierwszym sekretarzem na Śląsku, Edwardem Gierkiem, właśnie stwierdzili, że dobrze było, gdyby powstała konkurencyjna fabryka do fabryki samochodów osobowych w Warszawie. W momencie, gdy Edward Gierek został pierwszym sekretarzem KCPZPR, w 1971 roku przekształcono WSM, połączono go z zakładami mechanicznymi, które były w tej okolicy, czyli w Bielsko-Białej, w Tychach. Połączono w jeden wielki kombinat. 1 stycznia 1972 roku fabryka zostaje powołana decyzją ministra przemysłu, też wielkiego zwolennika polskiej motoryzacji, Tadeusza Wrzaszczaka. W skład samego kombinatu wchodziło 12 zakładów produkujących różne części, pracownia projektowa, zakład transportu, no i właśnie ośrodek badawczo-rozwojowy, w którym powstała idea tego prototypu, na który patrzymy. Produkcja na początku była niewielka. Jak wspominałem, sprowadzono syrenę, żeby w ogóle cokolwiek móc produkować oprócz rowerów i części samochodowych. Sprowadzono syrenę 104, którą właśnie zaczęli produkować. Następnie na podstawie umów licencyjnych z włoską firmą Fiat zaczęto produkować Fiaty 126P. Tą kooperacją z firmą włoską, właściwie firm w FSM, pozostał do samego końca. Dlaczego tak się stało? Tutaj przedstawiam dwie takie charakterystyczne postacie, które zaważyły w sumie na tym, że nie został Beskid masowo produkowany, że fabryka FSM pozostała dalej w kooperatywie właśnie z Fiatem. Generał Wojciech Jaruzelski, żeby ocieplić swój wizerunek, na początku 1987 roku, 12 stycznia, udaje się do Włoch. Tam spotyka się z najważniejszym człowiekiem we Włoszech, Giovannim Agnellim, który był właścicielem, szefem, prezesem Fiata. Fiat to była de facto firma, państwo w państwie. To był praktycznie olbrzymia grupa, oparta na takim typowym włoskim trochę podejściu do biznesu. To była wielka rodzina Agnelli, która produkowała właśnie samochody. Następcą Fiata 126P miało być auto, które właśnie oznaczone było symbolem tajemniczym X1-72. Tajnym, ponieważ ten symbol był wielokrotnie zmieniany w planach. Nie były przedstawiane dokładnie, jak wyglądają te samochody. Dopiero gdy została ukończona rozmowa, porozumienie właśnie na podpisanie nowych umów licencyjnych, fabryka zaciągała nowe kredyty właśnie w grupie Fiata.
to sam samochód został oznaczony symbolem X1/79 i to było późniejsze Fiat Cinquecento. Trudno powiedzieć, bo to można spekulować, czy rzeczywiście ta rozmowa generała Jaruzelskiego z prezesem Agnellim zadecydowała o tym, że do właśnie fabryki FSM została sprowadzona licencja, czy właśnie została zakupiona licencja na Fiata Cinquecento. Jednak bezsprzecznie w 1989 roku w grudniu podjęta zostaje decyzja o zniszczeniu całkowitej dokumentacji technicznej i wszystkich działających egzemplarzy auta Beskid, bo mieli produkować właśnie Fiata Cinquecento. To jest mój ulubiony model w sumie, taki ten kolor jest taki też charakterystyczny dla tamtych czasów. Natomiast sama fabryka no została sprywatyzowana również przez Fiata. Wyglądało to tak, że 1 grudnia 1990 roku fabryka samochodów małych tyrażowych zostaje przekształcona w spółkę Skarbu Państwa, a następnie sprywatyzowana i w całości wykupiona przez grupę Fiata, który przejął 90% akcji. 28 maja 1992 roku podpisano umowę między Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra finansów Andrzeja Orchowskiego, a włoską grupą Fiata, należącym do rodziny Agnelli, reprezentowaną przez dyrektora generalnego Fiata Paolo Cantarelli. W obecności oczywiście prezesa Fiata Giovanniego Agnelliego i premiera Rzeczypospolitej Polskiej Jana Olszewskiego. No i tutaj właśnie ciekawa taka rzecz, Fiat przejmuje 90% akcji. Stało to zupełnie w sprzeczności z umową, z ustawą prywatyzacyjną, która zakładała, że zawsze podczas prywatyzacji 25% akcji mają otrzymać bezpłatnie pracownicy fabryki, pracownicy zakładu, który miał być prywatyzowany. Ponieważ fabryka została przez ekspertów wyceniona na no, niemalże była bezwartościowa z przyczyn w sumie właśnie zaciągnięcia dosyć niekorzystnych kredytów w grupie Fiata i wykupienia tej licencji, to prywatyzacja w ten sposób została przeprowadzona, że fabryka została niemalże za bezcen wykupiona. W związku z czym 22 lipca 1992 roku wybucha strajk w zakładach w Tychach, który trwa do 16 września 1993 roku. Strajkujący żądali no, przynajmniej 15% akcji, których niestety nie otrzymali. W 1991 rusza produkcja Fiata Cinquecento. To jest, tutaj właśnie mamy pokazaną halę produkcyjną powyżej sceny ze strajków. I w tym momencie już wszelkie nadzieje na produkcję Beskidu no, praktycznie w Fiacie nie są, w fabryce samochodów małotyrażowych przekształconych w polskiego Fiat Polska, Fiat Auto Poland, praktycznie już nie są możliwe do realizacji. Przedstawiłem pokrótce historię fabryki. Sam prototyp, który mnie interesuje, został wymyślony w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Samochodów Małotyrażowych, który właśnie był przy głównych zakładach utworzony w celu wymyślenia właśnie różnych wersji istniejących samochodów Fiata, Syreny, no i właśnie prototypu, który wymyślili konstruktorzy. Mając wielką nadzieję, że w momencie, gdy fabryka była spłacona, działająca, posiadająca sprawny park maszynowy, jest szansa, żeby właśnie wyprodukować coś, co byłoby typowe polskie. A jak widzimy, to typowo polskie było całkiem niezłe. Miał to być samochód właśnie FSM Beskid 106. I tutaj następujące takie ciekawostki, że nowa konstrukcja miała się opierać jedynie na częściach mechanicznych z istniejących modeli, to znaczy silnik miał być pożyczony z Fiata, podobnie koła, natomiast cała reszta konstrukcja nadwozia, podwozia była wymyślona przez właśnie współpracujących inżynierów przy właśnie Ośrodku Badawczo-Rozwojowym.
Prototyp był innowacyjny pod tym względem, że bryła samochodu była niespotykana. Owszem, były podobne projekty w trochę późniejszym okresie samochodów w Japonii, w USA, no i oczywiście w zachodniej Europie. Natomiast nasi konstruktorzy troszkę wyprzedzili zachodnie konstruktorów, wymyśliwszy, że samochód powinien mieć przypominać kształtem krople wody. Ewentualnie można dopatrywać się w tym, że to miał być przekrój przez skrzydło samolotu. Dzięki temu miało rewelacyjne parametry trzymania się jezdni, a także aerodynamiczne. Prezentacja modelu spotkała się z wielkim aplauzem i auto zostało okrzyknięte jako samochód XXI wieku. I przez jakiś czas były trwałe rozmowy do rozpoczęcia współpracy z rządem chińskim. Niestety nie zostały zakończone powodzeniem, gdyż rozmowy prowadzili konstruktorzy z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, a jak wiemy, zadecydowali decydenci z góry, że fabryka jednak zostanie przy współpracy z licencjami włoskimi. Dokumenty, tak jak wspomniałem, zostały generalnie zniszczone. Jedyne jakiekolwiek zachowane materiały źródłowe należą do samych konstruktorów, należą do osób, które były zaangażowane w produkcję i dosyć niechętnie się z nimi żegnają, aczkolwiek można było dostać opis konstrukcji właśnie z lipca 1981 roku, gdzie w ogóle zostało to dopiero narysowane auto. Na samym początku tego opisu są wymienione wady Fiata 126P i przedstawione potencjalne zalety właśnie prototypu. Wady, no to było nieergonomiczne wnętrze, nieaerodynamiczny kształt, duża ilość wytłoczek, silnik z tyłu, który ograniczał możliwości bagażowe, możliwości rozwojowe auta, a także pakowność pojazdu. Dopiero gdy silnik przeniesiono w maluchu do przodu, to dało się stworzyć wersję pochodną tego pojazdu. Więc ponieważ dysponowano sprawnie, znaczy no trochę już przestarzałym parkiem maszynowym fabryki samochodów małolitrażowych, to jednak stwierdzono, że można stworzyć samochód właśnie, który byłby składany w tych samych halach konstrukcyjnych. Miał mieć podobne wymiary co maluch, ale pozbawiony wad. Auto miało mieć lepsze parametry, takie, że miało być oszczędniejsze, miało zapewniać większe bezpieczeństwo i znacznie większy komfort użytkowania. Pierwszy prototyp samochodu został stworzony w 10 miesięcy od zatwierdzenia założeń konstrukcyjnych, od momentu przedstawienia opisu konstrukcji pierwszych projektów, stworzono pierwszy prototyp w 10 miesięcy do ostatniej śrubki, co jest dosyć niezłym osiągnięciem, bo same harmonogramie zakładano dużo, dużo później. Miał być dopiero stworzony na początku 1984 roku, jednak już 14 lipca 1983 roku pierwszy samochód właśnie wyjeżdża na drogi w stronę Cieszyna. Prototyp jak na małe auto się dobrze kierował. Spełniał większość założeń konstrukcyjnych swoich twórców, znaczy rzeczywiście mało palił, miał dobre wyważenie, był bardziej komfortowny niż Fiat 126P i dużo bardziej pojemny. Miał silnik zamocowany z przodu, na zawieszeniu na kolumnach MacPhersona silnik był ustawiony poprzecznie do kierunku jazdy, co dawało bardzo dużo miejsca pod maską. Konstrukcja była łatwa, istniejący park maszynowy mógł podołać produkcji. Jedynym problemem tutaj widzimy jest przednia szyba, która jest dosyć charakterystycznie wygięta, ale to też było do opracowania. Właśnie dzięki konstrukcji przedniej szyby i ten kształt właśnie takiego przeciętego skrzydła, klinowy kształt nadwozia dawał bardzo niski współczynnik oporu. Podobno, jak twierdzi główny konstruktor, właśnie magister inżynier Wiesław Wiatrak, miało to być współczynnik oporu CX równy 0,29. Dla porównania Porsche miało CX 0,30.
W opisie i też właśnie później w badaniach założono, że samochód miał mieścić 95% polskiej populacji o wysokości 185 cm, co dosyć też było dosyć dobrze wyliczone. No więc auto miało spalać, czy spalało w sumie 4,5 litra benzyny na 100 km przy średniej prędkości 90 km na godzinę. Pierwszy test, bo to jest właśnie samochód należący do pana magistra inżyniera Wiesława Wiatraka. Pierwszy test polega na tym, że właśnie grupa konstruktorów wyjechała dopiero do skręconego prototypu, wyjechała na drogę, przycisnęli gaz do dechy i pojechali drogą publiczną do Cieszyna. Auto się sprawdziło. Działało. Nad autem pracowało cała rzesza osób. Większość tych osób obecnie pracowała, czy już skończyła w sumie pracę dla takich koncernów jak General Motors, pracowali w Detroit, wykształcali właśnie, znaczy uczyli na uniwersytecie w Kanadzie. Stworzyli własne firmy prywatne. Tutaj można wymienić, że ten samochód był dziełem grupy naukowców i profesorów z różnych instytucji. To naprawdę wspaniała inicjatywa. Z Politechniki Warszawskiej opracowano strukturę nośną, z Politechniki Krakowskiej opracowano zawieszenie kół, z Politechniki Krakowskiej, z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie opracowano nadwozie, Instytut Lotnictwa odpowiadał za bryły i aerodynamikę, a Akademia Medyczna w Krakowie za przestrzeń pasażerską. Więc to była naprawdę piękna inicjatywa. Po pierwszym teście jeżdżono prototypami przez wiele dni po Bielsku, zamaskowanymi prototypami, sprawdzając ich zachowanie na drodze i w mieście. Pojazd przeszedł pozytywne próby zderzeniowe. Z 7 prototypów został jeden zniszczony całkowicie podczas testów. Planowano właśnie rozwój zarówno mechaniki pojazdu, żeby nie musieć korzystać z silników właśnie z malucha, jak i karoserii. Miały powstać różne wersje dla potrzeb rolnictwa, poczty, usług dostawczych. Miała być wersja sportowa i turystyczna. Tutaj widzieliśmy kilka egzemplarzy. To były cały czas te same prototypy. A tutaj mamy rozpisane właśnie kilka obrazków, jakie były plany rozwoju tego właśnie ciekawego pojazdu. Do seryjnej produkcji nie doszło, a co za tym nie stworzono pochodnych modeli. Natomiast na samym końcu chciałbym zaprezentować właśnie produkcję w samej fabryce samochodów małolitrażowych. Od momentu przekształcenia je właśnie z wytwórni sprzętu mechanicznego do... no, 2011 roku, kiedy już po sprywatyzowaniu produkowali właśnie różne pochodne samochody Fiata. Więc widzimy najwięcej wyprodukowano maluchów, następnie Fiata Pandę. W miejscu Cinquecento ja bym z chęcią widział właśnie samochód FSM Beskid 106. Niestety nie udało się, aczkolwiek auto jest bardzo ciekawe. Zapraszam do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, gdzie można go obejrzeć. Są dwa egzemplarze. Także dziękuję. Dziękuję.